Bydgoszcz to miasto, które urzeka. Miasto wielu możliwości. Ma dobrą renomę, szczególnie w dziedzinie medycyny. Nic dziwnego, to właśnie w Bydgoszczy można leczyć się u najlepszych specjalistów w kraju. Ludzi, którzy swoimi działaniami sięgają daleko poza mury szpitali. W szczerej rozmowie o Bydgoszczy i o zaskakujących planach związanych z miastem już teraz wybitny psychiatra profesor Aleksander Araszkiewicz oraz światowej sławy neurochirurg profesor Marek Harat. Marku, zapraszasz mnie na swój jubileusz. 25 lat pracy w klinice neurochirurgii w Szpitalu Wojskowym w Bydgoszczy. Wiele lat się znamy z Łodzi. Ja też z Łodzi tutaj przyszedłem. Co się stało takiego, że z tak dużego miasta, z wielkimi perspektywami, jaką jest Łódź, wybrałeś Bydgoszcz? Miałem olbrzymie szczęście. W młodym wieku, bo miałem wtedy niespełna 36 lat, pojawiła się szansa na to, że mogę prowadzić samodzielnie oddział neurochirurgii. Akurat wróciłem z Kanady po półrocznym pobycie w Kanadzie, z głową nabitą różnymi pomysłami. Kiedy zacząłem prezentować te pomysły profesorowi Andrzejowi Radkowi, który był moim szefem i mistrzem. Andrzeja, bo przecież był szefem i mistrzem, tak uczył mnie również z podejścia do życia. To przerwał mi, mówi: Marku, o tym opowiesz mi później, ale teraz powiedz, czy chciałbyś się przeprowadzić do Bydgoszczy, bo oddział, który kierował profesor Kasprzak, jest wolny. Profesor Kasprzak przychodzi do uczelni, do szpitala Jurasza, a rozmawiał ze mną dyrektor Pawłowicz i chciałby, żebyś rozpoczął pracę w Bydgoszczy. Był to dla mnie bardzo dobry moment, dlatego że mnóstwo inspiracji, które przywiozłem z Kanady, były w moich rękach. To mogłem wszystko wprowadzać, co uważałem za potrzebne, ważne. Chociaż młody wiek do prowadzenia bardzo trudnego oddziału, oddziału neurochirurgii, gdzie są bardzo trudne, ciężkie stany, gdzie decyzja o ludzkim życiu zależy czasem od kilku sekund podejmowanych właśnie decyzji w trakcie trwania zabiegu operacyjnego. Więc z jednej strony radość, bo coś będę mógł tworzyć, coś jest w moich rękach. A z drugiej strony olbrzymie poczucie odpowiedzialności. Wprawdzie mówiąc, jechałem tutaj mając duszę na ramieniu. Jak to będzie wyglądało? Do tej pory jestem chyba najmłodszym ordynatorem oddziału neurochirurgii. Nikt w tak młodym wieku nie miał wcześniej szansy zostać szefem oddziału. Ja przyszedłem do Bydgoszczy rok później. I przyszedłem nieco z podobnymi takimi nastawieniami, bo też podjąłem decyzję, odchodząc z Wojskowej Akademii Medycznej, że byłem zastępcą szefa katedry tutaj, obejmując katedrę i klinikę psychiatrii w Bydgoszczy, bo właśnie, nareszcie chciałem robić to, na co naprawdę zasługuję, czyli dokładnie jest podobna nasza motywacja, że chcę stworzyć zespół, chcę, żeby ten zespół i to, co jest w mojej głowie, było tak realizowane, jak ja to widzę. Dzisiaj się spotykamy w takim miejscu, gdzie to jest pewien ciąg zdarzeń naszych wspólnych takich rozmów, pomysłów. No a twój pomysł, twoja idea, żeby w tym miejscu, w centrum Bydgoszczy, stworzyć jeszcze coś wyjątkowego i atrakcyjnego, jakim jest stworzenie takiego ośrodka edukacji o mózgu, bo zajmujemy się mózgiem. Ty z innej nieco perspektywy zajmujesz się mózgiem, ja też. Bo zaburzenia psychiczne to mózg. I stąd też ja w pełni sekunduję temu wszystkiemu, co legło u podstaw twojego pomysłu. Nasza współpraca zaowocowała tym, że na Bydgoszcz została zwrócona uwaga jako na ośrodek jedyny,
który w Polsce wykonuje zabiegi psychochirurgiczne. Tą nowoczesną, współczesną psychochirurgię właśnie tworzyliśmy tutaj wspólnie. Kierowałeś pacjentów, pierwsze przypadki pacjentów z depresją. To przecież wspólnie zastanawialiśmy się, jak dobrać i jak leczyć tych pacjentów metodą właśnie neuromodulacji, wprowadzenie nowoczesnych technik do zabiegów u pacjentów z zaburzeniami sfery psychicznej. Więc ta nasza współpraca kliniczna dała dobre podstawy do tego, żeby wprowadzić coś, co można powiedzieć jest naszym hobby. To nie jest nasza praca, tylko to jest nasze marzenie. To jest sposób na taką rozrywkę intelektualną. A powiedz wobec tego, co my tutaj robimy. Tak, tak. No, przecież właśnie, to nie jest klinika, tak. Nie ma tu pacjentów. Mam nadzieję, że uda się te wnętrza ożywić. Ożywić tym, że będą tutaj ludzie przychodzić, którzy będą chcieli dowiedzieć się czegoś więcej o mózgu. Będą chcieli poznać ten najbardziej skomplikowany narząd. Prawdopodobnie najbardziej skomplikowaną rzecz, jaka istnieje we wszechświecie, no tak. Ludzki mózg. No kosmos, tak, tak naprawdę. Tak. Miliardy połączeń, tak, tak. Które tworzą człowieka, tacy jacy jesteśmy, o tym decyduje mózg, tak? Mamy temperament, tak. Więc to jest niezwykle fascynujące. Mózg jest bardzo mało poznany. Mamy piękne miejsce w Bydgoszczy, chyba najbardziej reprezentacyjne. Fantastyczny budynek, olbrzymia powierzchnia, oryginalna architektura. I tylko potrzebny jest pomysł. Siedzieliśmy obok siebie, kiedy ten pomysł się rodził i przegadaliśmy wiele godzin na tym, jak to ma wyglądać. Łącznie z wieloma naukowcami z Bydgoszczy, ale też spoza Bydgoszczy. No właśnie, bo to jest też... Ja chciałbym, żebyśmy też wspomnieli tutaj profesora Jerzego Wetulaniego. Bo Jurek Wetulani, nasz przyjaciel z Krakowa, guru polskich psychofarmakologów, pracownik Polskiej Akademii Nauk, rzeczywiście znany naukowiec jest w świecie, już nie żyje, ale przyjechał jakiś czas temu na zaproszenie twoje, żebyśmy wspólnie na ten temat porozmawiali. Tak, profesor Wetulani. Brakuje nam tego. Bardzo tak, brakuje tak, profesora. Trudno będzie jego entuzjazm zastąpić. Ale i wiedzę, ogromną wiedzę. Tak, był świetnym erudytą i potrafił bardzo ciekawie, przystępnie opowiadać o mózgu. Ten pomysł, żeby jednak nie ograniczać wiekowo dostępu do tej instytucji, którą nazwaliśmy Centrum Edukacji i Wiedzy o Mózgu i zrobić część dla dzieci, to właśnie wyszło od niego, żeby można było już dzieciom przy pomocy gier, zabaw, quizów przybliżyć mózg i jego przede wszystkim zadanie dla tej grupy to takie integracyjne znaczenie mózgu, że mózg steruje całym organizmem, że docierają do niego informacje z każdej tkanki, z każdej wręcz można powiedzieć komórki odległej informacje do mózgu docierają, są przetwarzane i wydawane polecenia. Myślę, że ta koncepcja, żeby wprowadzić informacje już we wczesnym wieku, też ułatwi odbiór starszym, bo rodzice mogą zostawić dzieci, a sami wybrać się do części edukacyjnej albo do części laboratoryjnej. Bo przewidzieliśmy na jednym z pięter część edukacyjną, że każdy będzie mógł uzyskać odpowiednią ilość informacji, żeby dowiedzieć się o tym. To jest bardzo trudne, przedstawić nawet studentom wiadomości o anatomii mózgu, fizjologii mózgu. A tutaj zadanie będzie takie, że w ciągu półtora godzinnej podróży przez tę salę trzeba będzie dać odpowiednią ilość informacji, żeby dowiedzieć się, mieć te podstawy, które pozwolą na przyjęcie informacji o tym, jak mózg działa, jak choruje, jak trzeba dbać o ten mózg, jak powinniśmy zadbać o ten narząd, który się nie regeneruje, nie potrafimy go zastąpić niczym innym, więc jeżeli nie będziemy o niego dbali, to czeka szereg chorób neurodegeneracyjnych, wydłuża się życie somatyczne,
Natomiast życie mózgu nie wydłuża się proporcjonalnie do życia somatycznego. Stąd spotykamy wokół siebie tyle osób cierpiących na choroby neurodegeneracyjne, takie jak choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. Więc to przygotuje odwiedzających na to, żeby... Czyli nie tylko dzieci, tylko każdy, kto chce wiedzieć, jak ma dbać o swój mózg, będzie miał szansę tutaj przyjrzeć się tego. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że zrobione zdjęcie pacjenta, osoby odwiedzającej, wchodzącej do tej części edukacyjnej, będzie zmienione w trakcie jego wizyty w tym obiekcie, także w pewnym momencie spotka go zaskoczenie, bo w jednej z sal zobaczy człowieka, hologram, z własną twarzą, który zmienia się tak, jak zmienia się na przykład pacjent z chorobą Parkinsona. Będzie wyglądał tak, jakby był dotknięty tą chorobą. Pojawi się ten hologram naprzeciwko niego, więc to będzie na pewno aspekt społeczny, ale również aspekt, bardzo liczę na to, bo przecież jesteśmy lekarzami, że ten aspekt prozdrowotny, żeby ostrzec młodzież, że nie ma tutaj pola do jakiegoś manewru. To nie są igraszki, że zniszczenie mózgu przez dopalacze czy przez narkotyki jest nieodwracalne, że chwila szczęścia może kosztować zanik komórek serotonicznych i za 10 lat bardzo ciężkie depresje, i to powodowane właśnie przez substancje psychoaktywne używane przez młodzież, żeby przez chwilę poczuć szczęście. No tak, ale a przez resztę życia też. Alkohol, no papierosy, tak, no przecież. Ten aspekt będzie niezwykle istotny w moim mniemaniu. Ale jest również według mnie bardzo interesujący aspekt tego miejsca, to, że tutaj będą mogli przyjść odwiedzający i poznać lepiej swój własny mózg. Przewidujemy część laboratorium, gdzie będzie można ocenić, jakie się ma zdolności, jakie się ma cechy temperamentu, zobaczyć własne fale EEG, jak zmieniają się na przykład pod wpływem muzyki, zmiany nastroju, pobawić się wariografem, więc mam nadzieję, że będzie możliwość również zrobienia prostego badania rezonansu magnetycznego. Ale wiesz, o czym myślę w tej chwili, to o czym też już rozmawialiśmy, że jest też możliwość takiego wirtualnego przeżycia zaburzenia psychicznego, choroby, jak to się rzeczywiście człowiek czuje, który choruje na chorobę psychiczną. No, więc zaburzenie spostrzegania, zaburzenia odbioru rzeczywistości, to jest też fascynujące. Tak, ja jestem przekonany, że będzie to miejsce, które będzie właśnie fascynujące dla odwiedzających. Ale również mam nadzieję, że będzie to działało w sposób taki mobilizujący, aktywizujący studentów wszystkich bydgoskich uczelni. A Margo, a ty znasz miejsce takie gdzieś na świecie, które spełniałoby takie zadania, jak my sobie tutaj nakreślamy, jak sobie opisujemy? Nie ma na świecie takiego miejsca. Są oczywiście Human Brain Museum, gdzie można zobaczyć ludzki mózg, ale to w wymiarze właśnie typowo muzealnym, który jest interesujący być może dla studentów, ale taka interaktywna, wirtualna placówka, która stawia sobie tak szerokie zadania, właśnie działanie edukacyjne, prozdrowotne, edukujące społeczeństwo do akceptacji ludzi chorych psychicznie, to będzie jedyne miejsce.